Dobra, słuchajcie, wpadliśmy na stoisko firmy Max Pedition i na stoisku firmy Max Pedition znaleźliśmy coś, co się nazywa Iron Storm. Coś, co tak naprawdę chyba z połączeniem torby i plecaka, ale zaraz wam pokażę, słuchajcie. Tak naprawdę jedna główna komora. Jedna główna komora. W jednej głównej komorze mamy kieszeń do skompresowania czegoś, przekładki, łatwy dostęp, zamykamy. Taśmy kompresyjne cztery po bokach, mole na górze, mole na dole, uchwyt od góry, uchwyt od boku, uchwyt tak, tak wyglądają plecy. Opa, się podniosę. Teraz jedna zajebista rzecz. Można używać jako torby, można używać jako plecaka. Wyjmujemy szelki. Zapinamy szelki. Z jednej. Z drugiej. Mamy pełnoprawny plecak. Plecak ma... naprawdę... 62 litry. Ty, kawał plecaka. 62 litry. No. Super. Bardzo ciekawe materiały przy tej produkcji. Bardzo fajny system mole. Tutaj jeszcze mamy tak, dodatkową boczną kieszeń na jakąś szkolkę, na coś. Panel do narzepek. Poczekaj, bo tu gdzieś jeszcze widziałem jakąś kieszeń. Za dużo, za mało. Poczekaj, tu jest jeszcze jedna. Tu. Jeszcze jedna kieszeń na laptopa, na tablecik, pełnej głębokości kieszeń. Super sprawa. How much? Pokażemy wam inne produkty firmy. Jeszcze jedna fajna rzecz. Ten plecak kosztuje $236. $236 to naprawdę nie jest, jak za porządny plecak, to nie jest jakaś super high-fi cena. O takiej wielkości oczywiście, nie? No. I takim pomysłem. Tak, tak.